Hej, witam was serdecznie z tej strony Vivera, to jest kolejny odcinek gry Wiedźmin 3 Dziki Gon i ruszamy sobie dzisiaj do Jaskini Snów, gdzie mamy pomóc Lugosowi Sinemu i jego drużynie w... właśnie w eksploracji tej jaskini. Tutaj mamy Widłogona na 30 poziomie, więc nie będziemy się nim zajmować. I się tam z płotką pobawi. A my w międzyczasie podejdziemy sobie tutaj do latarni. Bo jak wiadomo, w latarniach różne ciekawe rzeczy się kryją. Więc i może tutaj. Okej, i wszystkie syrenki są już martwe. A my wbijamy sobie do latarni i sprawdzimy sobie zaraz ten pytajniczek. Okej, ale nasze zadanie nas w ogóle prowadzi w drugą stronę, więc tam ruszymy. Moglibyśmy się tutaj bezpiecznie udać wybrzeżem, żeby nas ten widłogon nie dopadł. A jest to naprawdę silna bestia. A ty tu czego? Chcę rozmawiać z Lugosem Sinem. Słyszałeś? Chcę rozmawiać z Lugosem. A nie chcesz jeszcze wychędożyć Frei przy Wendo? Lugos na mnie czeka. Prowadź. Racja, chodź. Jak to? Nie rozumiem. To sobie tu postój i przemyśl. Ponoć jak przyjdzie Ragnarok, to z jaskini... Wiesz, kiedy ostatnio miałem na drakarze kogoś z kontynentu? Nie. Jak wiozłem jeńców z Velen na targ niewolników w Nazairze. Mów, po coś przylazł.
Twój ojciec uznał, że przyda ci się pomoc Wiedźmina, a ja mam u niego dług. Więc co to jest? Mówiłem mu, żeby się nie mieszał, że sam sobie poradzę. Może się myliłeś. Jaskinia Snów to podobno niebezpieczne miejsce. Śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego właśnie tam idę. Dobra, niech będzie, bo stary się będzie pluł. Miałem się już zbierać. Jesteś gotowy? Co nas czeka w tej jaskini Snów? To zależy tylko od nas, bo... A wytłumaczę ci później. Ciekawe. Możemy ruszać. To daleko? Nie, rzut kamieniem. Zbierzemy tylko resztę chłopaków i wchodzimy. Okaże się, ile jest prawdy w legendach. Geralt, to najlepsi wojowie z mojej drużyny. Pójdą z nami. Jorulfa zwanego Rosomakiem już znasz. Amry. A to Uwe Milczek. Czemu Uwe jest taki cichy? Bo nie ma języka. A, no to wiele wyjaśnia. Co się stało? Lizał coś na mrozie? Nie, odjął go sobie, bo po pijaku zwyzywał króla Brana. Stracił głos, ale zachował honor. Ciekawe macie zwyczaje. Dobra, mówcie, co tam w tej jaskini zanim będzie. Zanim wyruszymy, powiedzcie wreszcie coś więcej o tej jaskini. Wolę wiedzieć, z czym będę walczyć. To możesz wiedzieć tylko ty. Starcy mówią, że w jaskini snów trzeba się zmierzyć z tym, czego się najbardziej boisz. Co sprawia, że w nocy budzisz się z krzykiem. Coś, co już było, będzie albo być może. Ciekawe, czego się może lękać zabójca potworów. No ale dość gadania. Miecze w dłoń, idziemy! Ciekawe, czy tam będzie dziki gon. Okej, jak na razie jaskinia dosyć jasna, więc kota nie będziemy zapodawać. Jak czego, ale jak kerów to się akurat nie boję. Dopiero początek. Zawsze nie czeka na nas w jaskini. Nie mam tu. Dzieci Nilfgaardu, bo czarne, burzliwe i rządne krwi. Totem! Wszystko się zgadza. Teraz trzeba zjeść te zioła. Niby po co? Żeby pójść dalej, tam, gdzie zaczynają się koszmary. Tak mówi legenda i tak trzeba. Co to za zioła? Czekaj, co ten druid mówił? Szalej, mak, pokrzyk i ten, lulek. O, to czeka nas niezła jazda. Okej, to ćpiemy. Dobra, dawaj. Masz, Uwe, Jorulf, wcinajcie. Do ostatniego ziarnka. Ja tam nie czuję żadnej różnicy. Ty, Uwe? Czy jak pytasz niemowę o zdanie, to chyba jednak czujesz. No chodźmy, pora zmierzyć się ze strachem. No dobra, to lecimy. What the fuck is this? Widzicie? Tego Finwala, tam u góry. Nie za duże na Finwala, to Quetfal. Quetfal z takim krótkim pyskiem chyba ci odbiło po tych ziołach. Thank you.
Jan? To niemożliwe. Widzę, żeście strudzeni walką. Siądźcie ze mną, wypijcie miodu i opowiedzcie o swych przygodach. Dziękujemy, król. My... Nie będę z tobą pił starczy i nie będę tytułować cię królem. Zejdź z tronu, póki jeszcze możesz zrobić to w własnych siłach. Ty mówisz? Ja nie... Ja przecież... Znów mnie obraziłeś, Uwe Milczku. Za pierwszym razem pozwoliłem, byś sam się ukarał i zachował honor. Ale teraz, teraz zginiesz jak tral, a twoje szczątki skarmię węgorzą. Okej, okay. Także pierwszy koszmar za nami. Na morzu co nie raz takie się. Czaj, widzi się, że skrzydła mają, a ty tu? One jakby pływały w powietrzu. Ja znam ten drak. Znasz. Przecież to łódź twego ojca. Łódź, którą rozbiłeś o skały. Zasłuchałeś się w nasz śpiew. Pozabijam was! Pozabijam morskie kurwy! Spróbuj, ale życia i tak mu nie przywrócisz. Zabiłeś go, syn zabił ojca. Okej, dobra. Pora rozprawić się z syrenami. Jorulf, to był wypadek. Link oczyścił cię z zarzutu. Ale nie oczyścił mojego sumienia. Chodźmy stąd. Okej, okay, w takim razie biegniemy dalej. Do trzeciego koszmaru. Co zabijesz potwora, wyłazi kolejny. Czy to właśnie koszmar Wiedźmina? Nie, codziennie cisza, spokój. Podejrzane. To pewnie mój sen, a ja nie boję się niczego. Miałem 3 lata. Pokazałem już 100 razy, że... Zeszczałeś się przed całą wsią, taki wstyd. Syn Jarla, trzeba cię było wygnać. Jesteś tylko widziadłem, zjawą! Zjawą twojego ojca, którego się boisz. Mówisz, że nie dorastasz mu do pięt, że go zawodzisz. Jestem lepszym wojownikiem niż on kiedykolwiek był! Udowodnij to, gnojku. Zginiesz, gnoju! Teraz z tobą zatańczymy!
się nie nauczyć. Zaklęcia! Lepszym wojownikiem! Kto? Lugos, zostaw go. Niby tylko zjawa, ale to nie przystoi. Okej, dobra. I podążamy do czwartego snu. I chyba najgorszego. I chyba będzie dziki gon. On wygląda jak bardzo prawdziwie. Wstawaj, Geralt. Spłaciłeś swój dług, jesteś wolny. Powiesz ojcu, z czym ci się przyszło zmierzyć w jaskini snów? Pewnie, że tak. Przecież się go nie boję, nie? To był honor walczyć u twego boku. Bywaj, Geralt. Okej, dziwna ta wizja była. I wyjątkowo realistyczna. Zróbmy sobie tu jeszcze taką małą eksplorację. Dobra, i myślę, że możemy teraz już stąd zmykać. Jesteśmy dosyć daleko od wszystkiego, więc może w tą stronę się udamy. Zobaczymy sobie tego zadania, które mieliśmy zrobić w poprzednim odcinku, czyli to było Władca Undvik. Ale wydaje mi się, że mamy tutaj wszędzie dosyć daleko, więc może dopiero w przyszłym odcinku zaczniemy sobie tutaj zadanie Władca Undvik albo Wybraniec Bogów. Tu jeszcze się zastanowimy.
A więc dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego razu. Hej, hej!